Witam wszystkich kryptoświrmaniaków zdecentralizowanych projektów z tej strony, Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Słuchajcie, dziś taki troszeczkę dłuższy film będzie poświęcony update'owi kilku projektów, w których jestem. To jest część projektów, które tworzą jakby łączny portfel moich zdecentralizowanych, pasywnych projektów, które przede wszystkim właśnie dają mi ten pasywny dochód. Można powiedzieć, że dzięki temu człowiek staje się pewnego rodzaju rentierem, takim kryptowalutowym, z racji tego, że tak jak mówimy, mamy tutaj do czynienia z czystą pasywką. Oczywiście w każdym przypadku, jeżeli mówimy o zdecentralizowanych projektach, a zwłaszcza ogólnie o branży krypto, musimy liczyć się ze 100% ryzykiem, przede wszystkim ryzykiem spekulacyjnym, ale również też ryzykiem wynikającym z tego, że w przypadku zdecentralizowanych projektów narażeni jesteśmy na różnego rodzaju ataki hakerskie, wykorzystanie luk we smart kontraktach, tak zwane backdoory, jak i też intencje samych właścicieli, które nie zawsze są dla nas jawne. Tak więc pamiętajcie o tym w momencie, kiedy będziecie inwestować w jakiekolwiek projekty. Ja każdy projekt, który jest jakby w moim portfelu, biorę pod uwagę jako 100% ryzyko utraty z moich środków. Natomiast, tak jak mówię, dywersyfikuję, staram się tworzyć bardzo rozbudowany portfel tych DAP-ów, które dają mi przede wszystkim to bezpieczeństwo, to poczucie bezpieczeństwa w tym kontekście, że jeżeli kilkanaście projektów gdzieś tam zostanie utopionych, to mam jeszcze kolejne, które będą mi również przynosić dochód. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że w większości tych projektów robię coś na zasadzie reinwestycji, bądź też wypłacając dywidendy, wrzucam w kolejne projekty tak, żeby tworzyć, budować, rozbudowywać i czerpać z tego również oczywiście zyski, bo nie o to chodzi, żeby tylko reinwestować i wrzucać w coś innego, ale chodzi o to, żeby te zyski sobie realizować i wydawać na jakieś tam swoje cele. Tak więc bierzcie to pod uwagę, jeżeli oglądacie już moje filmy. Ja nie jestem żadnym doradcą finansowym i to, co pokazuję w moich filmach, to jest czysto i wyłącznie jakby pokazanie tego, czym ja się zajmuję. Słuchajcie, co w dzisiejszym filmie? Będziemy rozmawiać na temat StableFound, będziemy rozmawiać na temat Optimus Money, będziemy rozmawiać na temat MedFi. No i słuchajcie, mam nadzieję, że może jeszcze uda się wdrożyć kilka pozostałych takich mniejszych tematów, które ostatnio się pojawiały, bo nie będę mówić o starych tematach, o tych projektach, w których ja jestem, bo to musiałbym nagrać chyba z 5-godzinny film. Ale słuchajcie, opowiem Wam, zrobimy taki wstęp do afiliacji w branży e-commerce. To jest to, czym zajmuję się około 10 lat. Jest to branża w żaden sposób nie związana, przynajmniej w tej chwili, z branżą kryptowalutową, poza tym, że w niektórych sklepach e-commerce'owych, internetowych można płacić kryptowalutami. Tak więc mówimy tutaj o czystej afiliacji, w której wykorzystujemy swoje powierzchnie reklamowe w postaci stron internetowych. W moim przypadku są to tak zwane agregatory sprzedaży, są to tak zwane marketplace'y, są to serwisy kuponowe, strony, które działają mi już od wielu lat, generują przychody w postaci właśnie prowizji z branży e-commerce w afiliacji. Wejdziemy w tym sensie, że opowiem Wam kilka słów na temat jakby wprowadzenia w całość, ponieważ zamierzam nagrywać filmy, które będą dawać Wam możliwość poznania tego, w jaki sposób można zarabiać tutaj w taki prosty sposób, niekoniecznie zajmować się tym na co dzień. Można oczywiście jak najbardziej, bo jest to bardzo rentowna branża i dająca bardzo fajne zyski, ale też możemy tutaj w przypadku afiliacji wchodzić czysto sezonowo, tak jak w tej chwili, słuchajcie, mamy połowę września, już w październiku, w połowie października zacznie się dla nas jako wydawców, jako osób zajmujących się e-commerce'em właśnie w afiliacji, no za przygotowania do żniw, takich przedświątecznych, świątecznych, w których zarabiamy największe pieniądze na afiliacji. Dlatego to, co dziś będę Wam pokazywać, to będzie taki tylko zalążek, wstęp do kolejnych filmów, które będą dotyczyć właśnie afiliacji i postaram się Was nauczyć troszeczkę tego, w jaki sposób możecie sobie zarabiać. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do stricte tych projektów, o których mówiłem. Mamy StableFound, jeżeli chodzi o sam projekt, nie dzieje się tutaj nic złego, same smart kontrakty są zdrowe, w tym sensie, że mamy tutaj stabilną jakby sytuację, ani wiele nie przerasta, ani nie spada, jeżeli chodzi o
o balans tych smart kontraktów. Mamy, przypominam, trzy smart kontrakty: Matic, BUSD, BNB, w których możemy stakować nasze tokeny i maksymalnie, minimalnie po 28 dniach możemy wypłacić nasz depozyt. Tak więc jest to projekt, w którym przede wszystkim mamy możliwość zarabiania 1,5%, jeżeli chodzi o dywidendy dzienne. Nie mamy tutaj czegoś takiego jak w sytuacji minerów, gdzie musimy robić jakieś reinwestycje. Tutaj mamy stały procent, 1,5% dziennie, który możemy sobie wypłacać bądź też reinwestować. Z tym, że w przypadku Stable Fund nie reinwestujemy jako reinwestycji, musimy wypłacić i później na nowo wpłacić jako kolejny depozyt. Słuchajcie, co tam się dzieje, jeżeli chodzi o Stable Fund? Dużo było AM ostatnio, w których to głównie wypowiadał się główny dev Michael, tak nazywałem tego człowieka, zresztą on swojego czasu nawet podawał swoje dokumenty, ale ja akurat tego nie biorę jako pewnik, bo wiadomo, że IDki to sobie można podrabiać, ale już nie idąc tą drogę, bo ja akurat uważam, że Stable Fund jest świetnym projektem i jeżeli intencje właścicieli będą prawilne, to czeka go, myślę, że miesiące, jak i nie lata, no, dawania nam tak naprawdę zysków, bo w przypadku Stable Fund mamy do czynienia z botami, które handlują mniej więcej średnia, jeżeli chodzi o zyski, które są w stanie generować, to jest około 2,5% dziennie, to jest uśredniony zysk, z czego my dostajemy 1,5%, reszta idzie do kieszeni właścicieli, 3%, przypomnę, jeżeli chodzi o fee za wejście do tego projektu, jest jedyna opłata, nie ma tutaj również żadnego programu afiliacyjnego, tak więc nie możemy budować żadnych sobie struktur, żadnych zespołów. No i dodatkowo mamy jeszcze S-Rocket token, który jest takim elementem całego ekosystemu Stable Group, bo tak oni się nazywają, w którym to trzymając tokeny S-Rocket otrzymujemy nagrody w postaci matików. Te matiki wypłacane nam są co jakiś czas. Ostatnio wczoraj były wypłaty, natomiast te wypłaty akurat no niekoniecznie zakończyły się pozytywnie dla deweloperów, ponieważ kilkadziesiąt osób otrzymało zbyt dużą ilość matików względem przetrzymywanych S-Rocket. Były takie przypadki skrajne, w których ktoś był w stanie otrzymać ponad 90 tysięcy dolarów w matikach, trzymając zaledwie tam niecały S-Rocket. Tak więc, no słuchajcie, takie sytuacje się zdarzyły. Osoby jakby tutaj administrujące, zawiadające Telegramem prosiły o zwrot konkretnych adresów, zwrot tych środków. Wiem, że część osób już zwróciła i były to te największe wypłaty. Tak więc słuchajcie, fajna społeczność, bo uczciwa z jednej, jak i z drugiej strony, mam nadzieję. Tak więc liczę na to, że projekt będzie się rozwijać nadal. Słuchajcie, jeżeli chodzi o najważniejsze rzeczy, ten główny jakby admin, zresztą możecie sobie to spojrzeć na, zobaczyć, odsłuchać, ponieważ mamy tutaj wiadomość głosową, jest chory, akurat przychodzi w tej chwili COVID, no nie umiera, ale jest osłabiony, wraca gdzieś tam do zdrowia powoli, tak więc on tutaj nagrał dosyć długą, obszerną wiadomość głosową, w której właśnie mówi, że no jest w tej chwili jakby wyłączony z życia tutaj w Stable Fund z racji swoich problemów zdrowotnych, które obecnie przechodzi. Z takich jeszcze ważnych informacji, słuchajcie, ostatnim czasem, kilka dni temu mieliśmy AME ze społecznością taką właśnie kryptowalutową, w którym to było podsumowanie dokładnie 11 września, czyli dwa dni temu odbyła się ta AMA, w którym były podane informacje, najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się w projekcie. Jeżeli chodzi o S-Rocket, Michael rozmawiał z senior devami na temat planu dotyczącymi dystrybucji nagród w postaci właśnie tych matików. No i w dniu wczorajszym była ta dystrybucja, która nie do końca dobrze poszła pomyślnie, ale myślę, że w następnych kolejnych turach jakby tych nagród będzie już dobrze. Oczywiście dodatkowo S-Rocket brany jest pod uwagę to jako kolejny smart contract, który miałby być otwarty pod bota, z tym, że jeszcze się zastanawiają, jak to rozwiązać, czy S-Rocket będzie właśnie tym tokenem, który ma być stakowany, a wypłacane będą matiki, czy też będą również S-Rockety jako te dywidendy.
Jeżeli faktycznie zostanie uruchomiony S-Rocket jako czwarty smart contract do stakowania, myślę, że cena S-Rocket poleci bardzo, bardzo wysoko. Tym bardziej, że jest podatnym, nie ma jakiejś wielkiej płynności. Tak więc możemy tutaj liczyć na fajne zyski. Tak więc ja osobiście liczę, że tak się stanie, jeżeli chodzi o S-Rocket. Co z kolejnych rzeczy? Słuchajcie, jest przewidziany event na połowę bądź koniec listopada tego roku. Moim zdaniem osobiście nie ma potrzeby organizowania takich eventów. To jest moim zdaniem strata czasu, strata pieniędzy. To jest zdecentralizowany projekt, w którym nie ma jawnych właścicieli i bez sensu, żeby pokazywali się publicznie, niech robią swoje, niech pracują, eventy nie są potrzebne, no ale trudno, coś tam organizują, zobaczymy jak to będzie. Wymagane jest jakieś tam 100 biletów sprzedanych na ten event. Mają też pokazać live trading, czyli pokazać te boty, jak tradują, jak handlują. Zobaczymy faktycznie, czy tak będzie. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, na Times Square Marketing, czyli ten baner na Times Square duży, który ma się pojawić, ma być już dostępny między 7 a 10 dni od daty tego od tej AMY i będzie jakby informacja przekazana do społeczności o tym fakcie. Tak więc zobaczymy faktycznie, czy będą realizować te założenia marketingowe. Druga rzecz, nie wiem akurat po co oni tak mocno idą właśnie w ten taki marketing, skoro bardzo mocno wiralowo rozwija się ten projekt i myślę, że gdzieś tam nie mam potrzeby budowania wizerunku, no ale jakaś tam strategia firmy jest. Niedawno wprowadzali właśnie reklamę na taksówkach londyńskich, pokazywali jak te taksówki wyglądają. Nie widziałem już później żadnych filmów, może przeoczyłem z racji tego, że też nie obserwuję, nie siedzę na co dzień tutaj na Telegramie StableFound, obserwuję tylko najważniejsze informacje, najważniejsze update'y dotyczące tego projektu. Jeżeli chodzi o takie informacje, słuchajcie, dotyczące compoundingu, czyli reinwestycji w StableFound, mniej więcej 2-3% osób, inwestorów reinwestuje, reszta wypłaca. Takie są statystyki, tak to pokazywali podczas tej AMY. Mają też przygotować artykuł sponsorowany na Forbesie. Tutaj akurat nie mówią, że jest to sponsorowane, ale oczywiście jest to artykuł sponsorowany. Innej opcji nie ma, tak więc zobaczymy faktycznie, czy on się pojawi, czy zostanie zaakceptowany. Ma być też zmieniony UI strony internetowej oraz aplikacji pod koniec października, przed 20 października, tak mają jakby informacje. Dodatkowo rzecz, będzie weryfikacja na podstawie konta Twitter, czyli będzie można rejestrować się, logować, tak jak to mamy do tej pory, czyli googlowskie jakieś tam konto, czy też Facebook. I dokładają teraz Twittera. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o AMET, są tutaj pytania. Ja już nie będę wszystkiego omawiać. Spójrzcie sobie na ich Telegram. Możecie sobie ten PDF otworzyć i poczytać wszystko, co było mówione. Nie będę tego wszystkiego czytać. Słuchajcie, nie ma sensu. Tak więc, jeżeli chodzi o StableFound, mam nadzieję, że projekt będzie działać, tak jak mówię, latami, bo ja jestem osobiście zaangażowany w ten projekt bardzo mocno, ponad 30 tysięcy dolarów, już będzie z 35 tysięcy łącznie. Oczywiście praktycznie wszystko odzyskałem, to co mam zainwestowane w postaci tych dywidend, tak więc już też u mnie akurat jest spokojna głowa. I to jest jakby jedna rzecz, ale mimo wszystko, słuchajcie, dla osób, które chcą własnym kapitałem jakby zarządzać, inwestując, wrzucając to jakieś środki, myślę, że bardzo dobre miejsce. Tak jak mówię, nie ma tutaj systemu referencyjnego, tak więc nie możecie zapraszać i otrzymywać z tego jakiekolwiek dodatkowe korzyści. Ale mimo wszystko polecam każdemu, ale oczywiście pamiętajcie, że nie wchodzimy w całości, wrzucamy tutaj tylko te środki, które gdzieś tam sobie możemy przeznaczyć w naszej strategii budowania takiego rozbudowanego portfela pasywnych DAP-ów. Słuchajcie, kolejny projekt Optimus Money, niesamowity projekt, który został uruchomiony 1 września, 1 bądź też 31 sierpnia jeszcze, już dokładnie nie pamiętam. Ja w tym projekcie też fajnie, jakby jestem zaangażowany, fajnie, może to złe określenie, dosyć mocno. Już wypłaciłem, na tą chwilę miałem pierwotnie 7,5 tysiąca tokenów, wypłacałem sobie dzienne dywidendy, ponieważ w tym projekcie kupujemy tokeny, trzymamy je na portfelu i otrzymujemy 1% dziennie. Natomiast pamiętajmy, zresztą ja mówiłem to w pierwszym filmie dotyczącym tego projektu, nie jest to projekt w modelu Titano Finance, SAF-u i tak dalej, w którym
mamy te APY bardzo wysokie, gdzieś tam otrzymujemy tokeny, one są reinwestowane i tak dalej, tam jest zazwyczaj bardzo wysoki tax w tych projektach i nic więcej. Tutaj w przypadku Optimusa mamy trzy boty, które są podłączone bezpośrednio pod ten smart contract, pod ten token i one handlują, odkupują, sprzedają tokeny. I trzeci bot, który utrzymuje jakby średnią kroczącą, jeżeli chodzi o cenę tego tokenu. Na tą chwilę, słuchajcie, ja wchodziłem za $2000, z czego wypłaciłem już ponad $3000 i pozostało mi $8000 w tej chwili w tokenach i te tokeny trzymam i traktuję ten projekt jako również kolejny element pasywki. Na tą chwilę $80 dziennie, miałbym już, nie wiem, ze $120 w tej chwili, gdybym nie ruszał niczego, gdybym reinwestował. Tak więc fajnie to wygląda, wypłacam sobie te dniówki, ponieważ, tak jak mówię, dla mnie najistotniejszym elementem każdej strategii, myślę, że waszej też powinno być, jeżeli już taką stosujecie, jest to, żeby chronić swój kapitał. Jeżeli nie będziecie chronić kapitału, jeżeli będziecie tylko reinwestować, tylko gdzieś tam wrzucać w kolejne jakby projekty, zapominając o tym, że to, co wrzuciliśmy, trzeba w jakiś sposób odzyskać, to tak naprawdę nic nie zrobicie. Dlatego pamiętajcie, jeżeli wrzucacie pieniądze w różnego rodzaju dapy, nie płyńcie, nie odklejajcie się, pamiętajcie o tym, miejcie to z tyłu głowy, że jakieś pieniądze tam wrzuciliście i warto byłoby je odzyskać jak najszybciej tak naprawdę, po to, żeby w sytuacji, gdyby coś się nawet wydarzyło, mieć spokojną głowę w tym sensie, że nie straciłeś tych pieniędzy, tak? Tak jak ja w tym przypadku, słuchajcie, jestem 8 tysięcy do przodu dolarów, ponad, z 9 będzie, z 9,5, ale trzymam te środki, bo mam tak naprawdę w tej chwili to gdzieś, tak? Mam już odzyskany swój wkład, wypłacam sobie te dniówki. Ja w przypadku Optimus Money liczę, jestem bardzo pozytywnie nastawiony, wręcz powiem wam szczerze, możecie się śmiać, możecie się nie śmiać, nieważne, mam to gdzieś, ale ja mam coś takiego, słuchajcie, jak można powiedzieć, szósty zmysł, gdzieś tam intuicja takiego gamblera, osoby, która siedzi już w tym krypto dość długo. Jeżeli czuję jakiś projekt, to ten projekt naprawdę, słuchajcie, fajnie się rozwija i ja mam, nie wiem jak to określić, takie mrowienie, cokolwiek, no słuchajcie, jest to intuicja, która mi podpowiada, że taki projekt, że taki dany projekt będzie się rozwijać. Tak mam w przypadku Optimusa. Trochę żałuję, że nie zaangażowałem się mocniej, ale tak jak mówię, chodzi o to, żeby po kawałku w każdy projekt nie wrzucać wszystkiego, broń Boże. Wiadomo, że człowiek potem widząc, jak dany się projekt rozwija, to no, albo żałuje, albo się cieszy, że nie wchodził mocniej. Ale słuchajcie, wracając do Optimusa, czyli mamy ten bot, który nam pracuje, który nam odkupuje, sprzedaje, handluje, trzyma mniej więcej ten poziom ceny taki, tą podłogę i ją cały czas podwyższa i ma, słuchajcie, ten projekt się świetnie, w tym sensie, że faktycznie ten bot super działa. Zresztą zaraz wam, słuchajcie, pokażę na DexGuru, OPT, chart właśnie tego tokenu i zobaczycie, jak często bot robi transakcje. Mamy tutaj, słuchajcie, historię transakcji, gdzie widzimy właśnie transakcje botem. I jest tych transakcji bardzo dużo. Mamy tutaj oczywiście transakcje osób portfeli prywatnych, które nie są jakby w żaden sposób związane z botem, ale jak widzimy, jest bardzo dużo tych transakcji. Zresztą same boty poprzez swoje transakcje dodają, mają dodawać coraz to większą płynność do projektu. Mamy w tej chwili już 2 miliony dolarów płynności. Słuchajcie, jak ja wchodziłem, to było chyba 200 tysięcy dolarów płynności. I ta płynność powoduje to, że spadki ewentualne przy dużych jakichś tam sprzedażach nie są tak bardzo odczuwalne, a wręcz przeciwnie, fajnie to gdzieś tam mocno stabilizuje cenę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o takie ważne informacje dotyczące Optimusa, to mamy informację, w której to twórcy, deweloperzy będą wprowadzać narzędzie dla holderów, które będzie dawało nam możliwość wchodzenia w tak zwane price pumpy, krótkoterminowe, to są często price pumpy wysokiego ryzyka, takie elementy, w których możemy zarobić na innych tokenach właśnie poprzez tą technologię, którą udostępniają w formie tych botów. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy też wcześniejsze informacje,
Czekajcie, czekajcie. Anniversary, ok. Drugi tydzień, to już sobie później to zobaczę. Zresztą możecie sobie poczytać. Jest fajna, fajna komunikacja w tym projekcie. Społeczność jest fajnie zdyscyplinowana, trzyma się spójnie. Nie ma tutaj żadnych jakichś tam kłótni, żadnych fuderów. Zresztą fuderzy, którzy tam byli, to bardzo szybko wyszli, bo tak naprawdę nie mają co fudować, fadować, przepraszam. No i tak jak mówię, ja jestem w tym projekcie bardzo pozytywnie do niego nastawiony. Więcej nie będę się angażować, bo to, co jakby zaangażowałem, swoje środki już wypłaciłem. W tej chwili zarabiam na czysto mój kapitał, gdybym chciał sprzedać, to jest 8 tysięcy dolarów. A łącznie zarobiłem za jakieś 9,5 na czysto z tego co wchodziłem. Słuchajcie, kolejne tematy, jeżeli chodzi o zdecentralizowane projekty, to jest MetFi, to jest projekt, który działa na sieci Binance Smart Chain. Właśnie obserwujemy nowe ATH, jeżeli chodzi o wartość tego tokenu 7326. Ja wchodziłem w ten projekt, kiedy wartość jednego MFI wynosiła 4800 dolarów. Tak więc jeszcze moment i będę mieć 100% samego zysku z tokenów. Co tutaj robimy w tym projekcie? Słuchajcie, stakujemy swoje tokeny, czyli te MFI. Wybieramy token NFT, który daje nam konkretny APY, czyli tą stopę zwrotu liczoną jako reinwestycja, ponieważ mamy tutaj ten APY. No i słuchajcie, możemy w każdej chwili wyjść, natomiast sam projekt Metfi jest agregatorem, przepraszam, inkubatorem, który w ramach swojego skarbca, treżury, który jest zbierany z tego, co my kupujemy te NFT, bo one nam dają możliwość przede wszystkim udzielania się jako nie to, że inwestor, ale użytkownik, jako współwłaściciel tego projektu, ponieważ mamy tutaj DAO, czyli ten zdecentralizowany system głosowań. I inkubator ma na celu skupowanie, tak naprawdę wyszukiwanie projektów, które wchodzą w branży Metaverse, Web3, GameFi i kupowanie tych projektów, bądź też wchodzenie jako inwestor. No i my później jako właśnie użytkownicy, jako właśnie ci inwestorzy, współdziałowcy będziemy otrzymywać dywidendy. W tej chwili wchodzi pierwszy już projekt, na który wydano 500 tysięcy dolarów z MFI, przepraszam, Metfi, no i w przyszłości będziemy otrzymywać dywidendy. Natomiast już pomijając fakt jakiś tam dywidend, mamy tutaj tak naprawdę możliwość stakowania naszych tokenów z bardzo wysokim APY do 1000%, z tym, żeby mieć 1000% trzeba zakupić NFT za 100 tysięcy dolarów, tak więc tutaj też i grube ryby wchodzą, bo uwierzcie mi, są takie osoby, które płacą NFT takiej wysokości. Druga rzecz, jeżeli ty jako osoba, która zbiera te tokeny, ma coraz ich więcej, ma dłużej mocny NFT, ma większy udział tak naprawdę w tym głosowaniu i w pewnym momencie możesz mieć większość głosów przy każdym głosowaniu. Jeżeli chodzi o voting, ten DAO, słuchajcie, mamy tutaj możliwość tak naprawdę za każdym razem, kiedy pojawi się nowy projekt wejścia, zagłosowania, oddania swojego głosu poprzez właśnie udział w ilości tokenów, jak i też wielkości tego NFT. Jeżeli chodzi o najważniejsze informacje, takie update'y, które się dzieją w tej chwili, to dziś mamy listing, słuchajcie, na giełdzie Bitmart i ten listing już ma miejsce w tej chwili, poczekajcie, ma miejsce właśnie na Bitmart, wcześniej było DeFiLlama, dobrze mówię, DeFiLlama, Boże, zaraz zobaczę, poczekajcie. Czy coś pomyliłem? DeFiLlama chyba. Listing. I teraz ten Bitmart jako kolejny CEX, to przede wszystkim wpływa na to, że ten projekt staje się bardziej jakby widoczny, bardziej rozpoznawalny, no co wpływa też na większość, zwiększenie wolumenu, jeżeli chodzi o obrót. Pamiętajcie też, że w przypadku MetFi mówimy tutaj o bardzo niskim supply łącznym, bo słuchajcie, to jest 10,5 tysiąca łącznie tokenów, tak, 10597, z czego w obrocie, w cyrkulacji jest 167 tokenów, w płynności 297, 10 tysięcy zestakowanych łącznie tokenów, które są w tej chwili dostępne. Tak więc mały łączny supply, stąd też taka cena, a nie inna. Ja tutaj liczę, że spokojnie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zgodnie z planem, nie będzie żadnego fuck-upu po drodze,
to wartość 20 czy 30 tysięcy dolarów w przeciągu roku czasu jest bardzo prawdopodobna, ale oczywiście to są tylko i wyłącznie moje spekulacje, gdzieś tam głośno sobie myślę, nie wiadomo jak to będzie. Tak czy inaczej, ja w ten projekt wchodzę długoterminowo, przynajmniej na 2 lata. Z tym, co mam w tej chwili zestakowane, po 2 latach będę mieć 24 tysiące dolarów, natomiast oczywiście, jeżeli ten token będzie rosnąć, ja nie będę wyciągać, tylko reinwestować, to może się okazać, że to nie będzie 24 tysiące dolarów, a na przykład 124 tysiące, albo na przykład 4 tysiące, tak? Bo wszystko zależy od ceny, tak więc bierzcie pod uwagę zawsze ryzyko, przede wszystkim spekulacyjne, w tym sensie, że wartość ceny jest uzależniona od wielu czynników, już nie mówimy tutaj o podaży, ale również też o takich właśnie elementach spekulacyjnych, jak i też intencjach projektu, jak i też tego, w jaki sposób się rozwija, czy idzie zgodnie z roadmap i tak dalej, i tak dalej. W każdej chwili możemy dać unstake, czyli możemy wypłacić nasze tokeny i sprzedać je bezpośrednio na PancakeSwap, tak więc nie ma tutaj problemu. Możemy dokupić tokeny bezpośrednio z poziomu dashboardu, jak i też, słuchajcie, możemy dokupić na PancakeSwap i za chwileczkę je zestakować w tym miejscu. Tak więc jest sporo możliwości, projekt moim zdaniem bardzo dobry, tylko korzystać, słuchajcie, ja jestem osobą, która bardzo mocno nie, że tak powiem, brzydko mówiąc, nie rozkminia na temat tego, czy dany projekt przyniesie zysk, czy nie. Jeżeli ja czuję dobrze projekt, poznam go, przeczytam white paper, przeczytam audyty, w przypadku tego projektu mamy 3 audyty łącznie z Certikiem i będę uważać, że nie ma takich zagrożeń, które byłyby ewidentnymi zagrożeniami, to ja wchodzę w taki projekt. Ja wchodzę w bardzo dużo projektów, które mają mi w rezultacie dać właśnie ten cały, ten pasywny jakby zarobek i na tym się skupiam. Słuchajcie, jedni handlują, jedni skalpują. Ja zawsze powtarzam, ja buduję sobie pasywny portfel różnych dapów, czy to dapy wysokiego ryzyka, bardzo wysokiego, mniejszego, średniego, nie ma znaczenia, słuchajcie, bo i tak zawsze to ryzyko jest 100%, tak więc zwał jak zwał, jest tych dapów bardzo dużo w moim portfelu, czasem się gubię, czasem sobie na przykład przypominam o pewnych, tak jak to ostatnio przypomniałem sobie o Frostflakes, gdzie musiałem zrobić migrację do V2. Ten projekt też się bardzo fajnie rozwija, słuchajcie, ja myślałem, tak naprawdę wchodzę, mówię, kurczę, nie wiem, czy jeszcze żyję, ale widzę, że i tam płynność wzrosła, jeżeli chodzi o Frostflake, mamy 2% dziennie, robimy reinwestycje 6 razy dziennie, natomiast to nie jest miner, to jest taki, można powiedzieć, w pewnym sensie połączenie minera, stakera i drip i otrzymujemy stałe wynagrodzenie tutaj w 2% dzienne, nawet jeżeli nie robilibyśmy, znaczy nie, przepraszam, tu akurat jesteśmy zmuszeni do tego, żeby robić te 6 razy reinwestycje. Możemy sobie to wrzucić w formie autoreinwestycji i wtedy nie musimy pamiętać, że co 24 godziny trzeba coś włączać, aby automatycznie reinwestowało. Tak więc słuchajcie, to są te 3 projekty na tą chwilę dla mnie najważniejsze. Frostflake akurat tam podałem dodatkowo. Te projekty będę jakby mocno angażować się w nie. Zobaczymy, jak jest ze Stable Foundem, czy jeszcze będę dorzucać pieniądze. Na tą chwilę, tak jak mówię, to jest 35 tysięcy mniej więcej dolarów. Daje to już fajną dniówkę. Natomiast słuchajcie, to, o czym chciałem dzisiaj jeszcze porozmawiać, to kwestia tej afiliacji. Poczekajcie, gdzie ja to mam? OK, czyli mamy afiliację, słuchajcie, afiliację w branży e-commerce. To będzie kolejny jakby cykl filmów, które będę nagrywać, w których będziecie mogli się dowiedzieć, w jaki sposób tak naprawdę poza krypto można zarabiać w internecie, tutaj w tym przypadku e-commerce, wykorzystując swoje media społecznościowe, wykorzystując strony internetowe, może ktoś z Was ma bloga, może ktoś ma z Was jakąkolwiek inną stronę internetową, w której ma spory ruch, a chciałby ten ruch monetyzować, powodować to, że generuje zyski. Ja tym, tak jak mówię, zajmuję się około 10 lat. Jest to moje jedno z tak naprawdę główne źródło, bo e-commerce'em zajmuję się na co dzień, prowadzę firmę, zajmujemy się tym profesjonalnie z żoną, tak więc robimy tutaj bardzo dużo pod tym względem. No i rozwijamy się, mamy tak zwane agregatory sprzedaży,
serwisy feedowe, o czym będę już mówić już w przyszłości, w kolejnych filmach. Mamy serwisy kuponowe, mamy też właśnie media społecznościowe, które również wykorzystujemy do kampanii reklamowych. Możemy reklamować tak naprawdę wszystkie sklepy internetowe, które są w branży afiliacyjnej, począwszy od kosmetyków po elektronikę, kończywszy na programach antywirusowych. Za każdą sprzedaż, którą generujemy w ten sposób z różnych sklepów internetowych, otrzymujemy prowizję. My jako wydawcy, tych sklepów jest tysiące, słuchajcie, tysiące na całym świecie. Tu akurat będę pierwszy film nagrywać i skupiał się na jednej z polskich sieci afiliacyjnych, która działa już bardzo długo, ma bardzo duże zaplecze i portfolio, jeżeli chodzi o reklamodawców, znane sklepy internetowe, m.in. Answer, Broń.pl, Neo24, Hewlett-Packard, Elfi, na ten temat będę mówić dużo, ponieważ myślę, że będę mógł Wam na święta pomóc zarobić fajne, bardzo fajne pieniądze, ponieważ Elfi co roku to są tak zwane listy do Mikołaja, które sprzedają się niesamowicie dobrze, a zwłaszcza właśnie przez media społecznościowe, czyli tworzymy reklamy Facebook Ads, Google Ads, możemy tak naprawdę reklamować na wielu źródłach, natomiast głównie poprzez media społecznościowe Elfi sprzedaje się niesamowicie. Już tak naprawdę w październiku zaczynają się przygotowania do tych kampanii właśnie takich przedświątecznych. Listopad już będziemy mocno angażować się tutaj finansowo w kampanie reklamowe pod Elfi, budując sobie ciastka pod przyszłe zakupy. Nie wiem, jak w tym roku będzie akurat, jeżeli chodzi o ciastka w Elfi. One się coraz bardziej zmniejszają. Jeszcze 3-4 lata temu mieliśmy 30-dniowe, w tej chwili to jest chyba 7 dni ciastka. Ciastka mówią o tym, że jeżeli ktoś kliknie w dany link afiliacyjny i nie kupi go dziś, ale kupi go na przykład za 5 dni, to nam zalicza się taka prowizja, ponieważ te ciastka gdzieś tam się zapisują. Jeżeli ktoś nie czyści swoje przeglądarki, to zwyczajnie my jako wydawca otrzymujemy z tego prowizję. Były lepsze czasy, tak jak mówię, te ciastka były w pamięci dłuższy czas, 30 dni, 60 dni, tak więc nie było z tym problemu. Jeżeli chodzi o pozostałe sklepy, jest ich mnóstwo. Słuchajcie, to jest kwestia tego, że będziemy musieli usiąść i tak naprawdę zacząć od początku. Ja Wam pokażę, w jaki sposób się rejestrować, co robić dalej, jak zarabiać, jakie pomysły właśnie na sprzedaż, taką właśnie typowo e-commerce'ową, jak generować z tego zyski, z tej afiliacji. Myślę, że część z Was będzie mogła zwyczajnie z tego korzystać. Będziemy obserwować różnego rodzaju sieci afiliacyjne, konkretne kampanie reklamowe, pomysły na generowanie ruchu, na właśnie tworzenie konkretnego kontentu, jeżeli chodzi o strony internetowe, jak również budowanie kontentu w mediach społecznościowych, bo niekoniecznie musimy się jakby skupiać tutaj na tej powierzchni reklamowej w postaci strony www. Bardzo dobrze sprzedają się takie projekty, produkty, przepraszam, usługi w modelu afiliacyjnym przez media społecznościowe, chociażby YouTube, chociażby Facebook, Instagram i tak dalej, i tak dalej. Są konkretne wtyczki, które również ułatwiają, są boty, które ułatwiają afiliację. Jest wiele, wiele różnych rzeczy, które dają możliwość zarabiania tak naprawdę w tej branży. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony, tak jak mówię, jeżeli chodzi o afiliację, będziemy robić odrębną jakby grupę filmów przeznaczonych jakby w tym kontekście. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony, tak ten update, o którym mówiłem, tak jak mówię, te projekty mają się świetnie, zarabiajmy dalej, słuchajcie, pracujmy mądrze, w tym sensie nie wrzucajmy wszystkich pieniędzy do jednego wora, rozkładajmy to, rozkładajmy na wiele, wiele nowych projektów, innych projektów, tak żeby nie trzymać tego w jednym. W najbliższym czasie pojawi się jeszcze jeden fajny projekt, który mam nadzieję również da nam fajnie zarobić. Na tą chwilę tyle z mojej strony. Słuchajcie, zapraszam Was na zdefiniowani.pl, na naszą grupę na Telegramie. Link znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś wytrzymał do końca, to też bardzo dziękuję, bo dzisiejszy film jest dość długi jak na te, które nagrywam. Tak więc tym bardziej dziękuję za wytrwałość. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do usłyszenia. Hej.